Siemanko, witam was znowu na moim kanale. Zakończyliśmy na ten moment przygody z Fiatem, więc trzeba było na zimę sobie coś nowego ogarnąć. I trzeba rozpocząć nową dłubaninę, można powiedzieć, jakby to ktoś nazwał, nowy projekt, a mianowicie Ultra Gruz BMW E34. Najtańsza, jaka była na OLX-ie, za 1900 zł. Jeżdżąca, hamująca i skręcająca. No w miarę, powiedzmy, przednie zawieszenie nie istnieje, ale o tym to potem. Zobaczcie, jak ten Gruzin wspaniale się prezentuje na zewnątrz. 1900 zł za oto takiego bawarskiego męczennika. Pod maską 2.0 M50, 6 cylindrów, styling piątki, chyba piątki mi się wydaje to są, ale 15 cali. O dziwo, jak za tą kwotę, auto nawet posiada progi, posiada podłogę. No, dały drzwi to standard od spodu, ale to kiedyś na kanał tym zajadę. Nie jest to rewelacja, ale też nie ma tragedii. O, tutaj było Kiss the Wall. Poszło razem ze zderzakiem, ale zderzak już wczoraj od razu kupiłem, jak wracałem z samochodem. No, powiem tak. Za 1900 zł, czyli najtańsza sztuka, jaka istnieje w ogóle, istniała na necie. Cudów nie oczekiwałem. Grunt, że samochodzik, no, przepaskudne, przepierdziane fotele. Z tyłu to wygląda trochę lepiej. Nie jest taka potargana, jest do uratowania. Boczki też nie są tragiczne, natomiast przód raczej polecą pokrowce albo coś. Zajrzyjmy sobie pod machę tego potwora. O, jest BMW. Drzwi obdarte, szpachla pęka, ale ważne, żeby MK. Silnik, o dziwo, nie stuka, nie wydaje jakichś dziwnych dźwięków, ale no oczywiście podtlenek biedy, ale na szczęście na sekwencji, a nie na żadnym blosie ani innym dolotowym pewnie. Z mankamentów takich silnikowych to nie pali na benzynie, czyli trzeba będzie się pobawić, trzeba będzie, no tu jakiś chyba pasek zwinięty w wentylator. Trzeba będzie się pobawić właśnie z elektryką, aczkolwiek tu dość sporo druciarstwa zostało popełnione pod tą maską, ogólnie w elektryce, więc będzie zabawa z tym. Natomiast no, za te pieniądze jest to w miarę rokujący egzemplarz, bo nie ma aż tyle rdzy, żeby się mogło wydawać. Opony łysy, no to wiadomo, ale to tam używki, 300 w miarę takie 3-4-letnie z bieżnikiem. No, pierwsze co za to będę się brał w tym samochodzie, może wejdziemy do środka, bo trochę wieje. Ja tu usiądę. Pierwsze za co będę się brał, to za mechanikę. O, szybki, elegancko przyciemnione. Jest gangsta. Oczywiście biedna wersja, nawet nie ma OBC żadnego, jest zegareczek tylko. Nawiewy, o dziwo, działa zimę, zimne, ciepłe powietrze leci. Customowa gałeczka z Zendera, co mnie najbardziej rozbraja, elektryka i korbki do wyboru, aczkolwiek te guziki nie działają, więc na szczęście są korbki. No i jest szyberda, który znaczy działa, ale w ogóle wolę go do końca nie wysuwać. Tu się podnosi, o, będzie przewiew. Trochę śmierdzi w tym samochodzie. O, jaki luksus. Ruletkę ktoś zwinął i ma, o, ma chyba, a nie, to jest antenka z radia, ale ma chyba te lusterko takie fotochromatyczne, bo nie widzę tego cycka do zmiany ustawienia. Airbag, o dziwo, nie świeci, jak widać z kontrolek. Dobra, to może do przodu przejdę. Nie świeci airbag. Po zgaszeniu ciśnienia oleju oczywiście się wyłącza, ładowanie się wyłącza, będzie zgites. Świeci się kontrolka zużycia okładzin, ale klocki parę złotych kosztują. Więcej po prostu jest roboty z tym niż po prostu kosztów. Ręcznego oczywiście brak. Było latane na kaftanie.
No jest to prawdziwy, typowy bawarski męczennik. Po prostu porobiłem wszystko z dużym Fiatem, a że jestem osobą, która woli sobie spędzić czas w furze, w garażu, niż kurde pykać w CS-a czy inne takie śmieszne rzeczy, to kupiłem sobie właśnie takiego gruzika i będziemy się tym bawić. Oczywiście będę wrzucał na bieżąco, tak jak z Fiatem. Jeśli macie jakieś zastrzeżenia co do formy ogólnie, a tu w ogóle chyba telefon kiedyś miał być, czy coś było, taka nakładeczka. Jeśli jakieś zastrzeżenia co do formy ogólnie nagrywania przekazu, to jestem otwarty na wszelakie propozycje. Mam nadzieję, że wam się we Fiacie ostatnio podobał ten montaż ostatni z tym dronikiem, z tym wszystkim. A kto nie widział, zapraszam na mój kanał. No a kolejność, że tak powiem, robót przy tym gruzie, to przede wszystkim muszę zmienić opony, ale to nie będę... tego oczywiście nagrywał, ale jak będę się brał już za zawieszenie, to oczywiście wszystko będzie nagrywane, wszystko będzie tam pokazywane, co może mniej więcej jak zrobić. Może tu są linki tylko do podciągnięcia, chociaż nie, dobra, na maksa są, czyli brak okładzin. Będę wrzucał wszystko w miarę na bieżąco. Z Fiatem trochę się tak zeszło, te niby tylko 3 odcinki, ale taki duży rozstrzał czasowy, bo po prostu cały okres wakacyjny, kiedy miałem ten samochód, no nie było mnie po prostu w domu. Nie było mnie w domu, byłem w delegacjach, jeździłem. Dlatego tak to się rozmywało w czasie. Tu z tą gruzem myślę, że będę bardziej na bieżąco, to szybciej wrzucał te odcinki. No więc tak, pierwsze to co się biorę, to ogarnąć śmietnik w środku. Wiem, że trochę od dupy strony, ale ja nie lubię po prostu pracować w syfie, więc wywalam wszystkie dywaniki, odkurzamy, sprzątamy. Z zewnątrz też się to umyje, następnie leci zderzak, będę go dzisiaj już montował, ale to będę po kolei wam wrzucał, pokazywał. A teraz może odpalimy sobie tą piękną sztunię, ale to chwila, bo tu trzeba zrobić kilka patentów, a do tego potrzebuję dwóch rąk. No to na gazie trzeba ją awaryjnie odpalić, bo na Benie nie chodzi. Tak więc momencik. A tu jeszcze należy wspomnieć, że są takie piękne patenciki jakieś polskie. Jakiś pendrive, kuźwa, immobilizer. Trzeba sobie pierw kliknąć, jak się wyciągnie kluczyk. Ciach. Mamy prąd. Dobra. Trzeba przytrzymać. Ach, kuźwa, teraz jeszcze ten badziew, jeszcze raz. Ciach. Trzymamy. Dobra, lecimy. Proszę bardzo. Po całej nocy stania aligancko. O dziwo właśnie trzyma obroty. Zastanawiam się, mam do niego kilka umów. Na każdej było tam przebieg od 150 pisane do iluś. Teraz tu jest jeden piksel wypalony, ale byłoby 165 tysięcy. Wątpię, bo raczej dwa razy tyle. Aczkolwiek od każdej umowy, bo na kilka umów ma niestety, ale to będę oczywiście prostował sprawy, bo nie widzę pierdolnika w papierach. Ten przebieg w miarę się powtarza, więc pewnie jak została ściągnięta w 2007 roku do Polski, tam zmienili. Aczkolwiek tak jak mówię, ona nie jest taka tragiczna, jak mogłoby się wydawać. Silniczek, jak widać, nawet nie słychać aż tak tych tryskiwaczy z gazu. Nawet nim nie rzuca, więc chyba na wszystkie gary w miarę chodzi. Oliwa jest do połowy magnetu, tak jak być powinno. Jak słychać, nic nie sztuka, tylko wszystko będzie z gazu. Więc to jest na plus. Lazur blau metalik. Więc to jest oczywiście na plus. Kolektory chyba szczelne, bo nic tu nie chucha, nie dmucha. Obudowy oczywiście brak, ale to się ją ogarnie. Ciśnienia nie traci, jak się odkręci. O, jest gitarka. To jest wbrew pozorom całkiem rokujący egzemplarz. Dobra, biorę się za sprzątanie. Trochę z zewnątrz z syfu ją ogarnąć. Dzisiaj montujemy zderzaczek, bo po prostu to mnie wręcz odstrasza od tego samochodu. O, proszę, jak to się pięknie prezentuje. Piękna jest, piękna. Beautiful.